Hej, witajcie w Zwierzegrodzie. Ja jestem Biała Łasica, a to jest nasze kochane kopytka i ktoś zapomniał wsadzić brownie z paczki do lodówki. To ja nie wiem, co ty chcesz? Tańczyć? Młody, ty weź zjedz coś, co? O, ty też żeś się obudziła. Dobrze, to idź zrób. Idź zrób. A potem... Nie jedz brownie. Bo będzie jadła pierwsze, co jej pod ręce wpadnie, no. Weź resztki. Jak twój syn. No. Dobra, co my tutaj mamy w ogóle? Jeromir zaczyna pracę za godzinę. O Jezu. Pracę. Szkołę. Ale dobra. Pracę domową ma ukończoną. Osiągnął drugi poziom, więc na spokojnie powinien ogarniać życie. Ty, czy ty idziesz do roboty? Tak, ty idziesz do roboty i jak najbardziej wszystko masz git, więc możesz ciężko nad to pracować. No i ty jak zawsze masz problem z tym. Ale dobra, damy radę. No i też jesteś w chorobę głodny, więc bierz sobie resztki. O, wstałeś i co się stało? Ciekawe klubów. Dobrze, zacznij sztukę skradania się. Dobrze. No dobrze, rozmawiaj sobie z synkiem, ale jedz to! Jedz frittatę ze szpinakiem. A, to gruje. Nie. Żryć to miałaś. O jest. Zjedz to. I ty też weź, zjedz to. No, ty jesz. Ona też je. Dobrze. A on po raz do szkoły. Świetnie. A mnie nie słuchają? I co w tej szkole masz robić, młody? Kurde. Nie, wiesz co, łudź się pilnie, bo akurat kolegów to masz od groma i ciut-ciut. W sumie. Można byłoby mu tak stworzyć, nie? Jakiś taki klub. I dodać mu Adama, Nicponia, Mikołaja, Szrona i Marcina do znajomych. I to byłoby takie... Dobra, załóż klub. Łobuziaki. Więc teraz tak. Dodaj znajomi. Adaś, Marcin i Mikołaj. Dobrze. I teraz tak. O, proszę bardzo. I taką im zrobiłam. Więc tak, pożądanymi jest korzystać z wyposażenia placu zabaw. Natomiast niepożądanymi jest odrabianie lekcji. Nie będą odrabiać lekcji. Tylko, że myślałam, że w tych psotach będzie będą fajniejsze rzeczy, ale nie. W sumie to jeszcze moglibyśmy im dać szukanie żabek, bo to takie chłopięce dosyć mocno. I wędkowanie? Nie. Niech tyle będzie. Będą się bawić i szukać żabek. To, co robią łobuziaki. Aha, jeszcze to muszę stworzyć. O matko, jak ja to lubię. Dawaj czacha. Czacha pasuje do łobuziaków. Jak on tak jest pragniony, kurczę, klubów, to będzie można zrobić im tutaj. Tutaj wtorek ma. Oni nie mają wspólnego dnia wolnego. Ale we wtorek po.
A nie, dzisiaj w sumie można byłoby im po pracy zrobić taką spotkanie klubów. Także z racji tego, że nie mam z nimi teraz za bardzo co robić, to do zobaczenia na spotkaniu klubów po 19, pewnie o 20. Oj, proszę bardzo. I wszyscy w tym momencie jesteśmy na spotkaniu klubiksu. Z kim masz najgorsze? Ze Sławciem. To weź pogadaj ze Sławciem. Rozmawiam w stylach tego. Jeszcze chwilę sobie tutaj pogaworz z nim. Tak. O, narzekaj na miejscu. Młodzież może być. Popraw humor. Idolo. Ty, moja droga. Ty tutaj jesteś też w wywiadziku. Na razie jesteś... na razie twojego klubu nie będziemy ruszać. Gdzie tego Bjorna by wypadało. Gdzieś tam. Ale na razie to ty weź mi tutaj w siłaczach. I ty najgorszą relację to masz ze Sławkiem i Hanią. Ale weź na razie ponaprawiaj trochę relacje z Hanią. Bo ty nie musisz mieć aż takich dobrych relacji ze Sławciem. A Bobik i Elizasy pójdą ćwiczyć. Dobra, jak ty skończysz z nim ty gadu-gadu i inne takie, to ja wiem, że jesteś przeraźliwie zmęczony, ale ćwiczcie proszę wszyscy razem. No i bardzo dobrze. I wszyscy ruszają do ćwiczonków. Czy ty, Haniu, co robisz? A, ty też ćwiczysz, dobrze. A, tutaj ćwiczę, dobrze. Przy Bobie. O! Zobaczcie. Jest gościu, z którym dzielimy nazwisko. Marcin Kopytko. Teraz se poćwiczcie do 23 i nara. Już? Już, świetnie. Do domu. Koniec tego klubowiczowania. Już skończyliście. I możecie iść do domu. Tak, to było bardzo szybkie. No ale no dobrze. Jaruś, co ty robisz ze swoim życiem? Jesteś po prostu głodny. Głodny, bo nie dojadłeś. No dobra, Jaruś, weź to zjedz, a potem weź mi odrób lekcję. Ty, koleżaneczko, zwędziłaś jakąś ciekawą książeczkę. Jakiś tam Derek Nygma. Emocjonalne. Autobiograficzna fabuła opisująca sposób, w jaki bohater pokonał syndrom ADHD bez użycia nowoczesnych leków. Skupiony umysł to oświecony umysł. Gitowa, jak tam twoje pracu? Przyjazne interakcje, naprawdę? Zrobiłaś ich aż tak mało? Weź jeszcze trochę z mężem porób. I ewidentnie jeszcze jedno potrzebujesz zrobić. Nie wiem, to ożywiona rozmowa między wami i powinno stykać. Stykło. Dobrze. To wydaje mi się, że ty, koleżanko, ty byś tak mogła iść prysznicować i pooglądać jeszcze chwilę telewizję. To jest ty, mój drogi, ty jesteś ostro padnięty. Czy jest coś do wyrzucenia? Tak, marnotrawstwo jedzenia, ale to są tylko simy. O nie, po prostu idź spać. A nie, ja wiem, co ty miałeś robić, człowieku. Ty to miałeś naprawić.
Weź mnie to popraw. I co? Skończyłeś? Dobrze. Dobrze. Wchodzicie do tego domu, czy nie? Jezu. I poczekajcie, bo coś mi się nie podoba grafika, wiecie? O kij chodzi? Albo to jest mina mojego monitora. Ej, bo na nagraniu ja tego nie widzę. No to musi wina mojego monitora. Naprawiasz? Tylko mi... Weź, Wojtek, nic ci się nie stało? Wiecie, śmierć jest nieunikniona. Więc naprawdę masz... Ale go przecież nie kopło. To o kij chodzi. Ja tam nie wiem. Idź spać, młody. Znaczy, ty już prawie stary. Ty też idziesz? Ty też idziesz. Dobra, idź se. Młody tutaj odrobi lekcje i pozmywa i widzimy się. Jak się wydarzy coś ciekawego? A, w sumie to jest dużo ciekawych rzeczy. Młody dostał jakiś projekt. Kosmiczny układ słoneczny. Proszę bardzo, będzie sobie tutaj składał po lekcjach. I zaczniemy pewnie pierwsze spotkanko klubu Ani, skoro ona ma jutro wolna. Ach nie, mój błąd. To... Wojtek ma wolne, ale jaja. No nic, trudno. To będzie się odchudzał. Dobra, co tu się dzieje? Aha. Świetnie, dzięki wujku. Ha, wiecie co możemy zrobić? Jak ona pójdzie do pracy, to my sobie o to podreperujemy. I co? A, idziesz opłacić rachuneczki. Dziękuję. O, proszę. Stał się lepszym uczniem i postanowienie zostało wypełnione. Świetnie. Jesteś dziewczynko spięta. To pooglądaj sobie telewizję. No, oglądać telewizję miałaś do tego jedzenia. Jezu. Na lekcji WF-u Jaromin ma z klasą przebiec kilka okrążeń, całkiem sporo okrążeń. Ma to wzmocnić wytrzymałość i rozwinąć pojemność płuc uczniów. Jaromir już prawie kończy pierwsze okrążenie, gdy zauważa wnękę pod trybunami. Można by się do niej wślizgnąć, by trochę odpocząć. Czy trener zauważy, że Jaromir przesiedział kilka okrążeń? Nie! Gościu, biegnij dalej. Ty nie jesteś leniwiec, ty nie uciekasz. Okej, okay. Jaromir rozgląda się i stwierdza, że to zbyt ryzykowne, ale myśl o chłonnym cieniu pomaga mu nabrać nieco większej prędkości. Jaromir kończy wszystkie okrążenia, ustanawiając swój nowy rekord życiowy. No i proszę bardzo. I czyżby on właśnie w tym momencie miał się stać piątkowym uczniem? Świetnie. Bardzo nas to cieszy. Idź do pracy. Z tak niską zabawą trudno. To już nie moja wina. Kazałam ci oglądać telewizję, miałaś mnie gdzieś. Praca z niezrównoważonym. Pracuj, moja droga, ciężko, bo pracujemy na awans. Masz awansować na 6 poziom. I być agentką rządową. Potrzebne mnie to jest, kobieto, żebyś ty w końcu awansowała. A ty? A ty coś zjedz, mój drogi. Weź sobie reszteczki. Weź się kompu. I mój drogi, pójdziemy... Co pójdziemy? Pójdziemy naprawiać tutaj twoje zdolności przygotowywania jedzenia. No myj się, myj. Okej, jesteśmy w Parku Magnolii.
Ja poszukuję właśnie tutaj grilla. Grilluj, mój drogi. Nie ma czegoś normalnego. O, właśnie, szaszłyki chimichurri z kurczaka. Mogą być. Dobra, a ty sobie potem odzyskasz zapał. Tak, odzyskuj zapał. Odzyskałeś zapał? Bolące plecy. Praca bez korzyści. Już nie mogę? Aha, już to próbował. Ach jo. No nic. Pogotuj trochę. Zrobiłeś te szaszłyki? Dobrze. To jeszcze dla sąsiadów. Weź zrób zwykłe hamburgery. No bo jakby nie patrzeć, żyjemy w czymś bardzo podobnym do Ameryki, więc tutaj hamburgery. Wszyscy kochają hamburgery. Och, nie można kliknąć na fontannę i wsypać tam mydełka. Dobra, patrzyłam na tą simkę, bo imię i nazwisko bardzo mi kogoś przypomina. Ale już nie będę mówiła kogo. Dobrze, jest przygotowany, świetnie. Ty możesz, nie możesz, trudno. Co ty możesz robić tutaj, w tym parku, poza wszystkimi innymi rzeczami? Chyba, że sobie poczekasz na syna i sobie pojeździcie na wrotkach. Reweś jeździ. No, to chociaż trochę się nauczysz. I potem poduczysz syna. Co on by chciał? Grać w szachy? O, proszę. Nie, mój drogi, nie czas rozejrzeć się za czym innym, tylko no, taki tryb pracy, no. Ło, jak pis! Jak się przewróciła? Tak, chciała powiedzieć coś innego, nieważne. Sobie to jeździ najlepiej z tych. Zrobię to akurat w momencie, kiedy powiedziałam, że jeździ najlepiej z nich wszystkich, mimo braku umiejętności. Dobra, weź. Skończmy tą padakę. Tak, skończmy to. Wracaj do domu. Okej, Wolitula wrócił. I ćwiczy sobie. I Jaromir, tak jak według moich wyliczeń, stał się piątkowym uczniem. Brawo, brawo, Jaromirku. Brawo, brawo. Tak, poprawiłeś swoje wyniki. Cieszy mnie to bardzo. Co byś ty chciał? Ty byś chciał zjeść. Więc sobie weź resztki, mój drogi. I jak sobie weźmiesz resztki, to pójdziemy z twoim klubem. Skoro nie mogę tego zrobić na razie z matki klubem, to zrobię to z... Dwie sprawy. Anna pracuje teraz nad dwiema sprawami. Jedna jest nudna, ale gwarantuje sukces, a druga interesująca i nieco bardziej skomplikowana. Anna dysponuje środkami pozwalającymi dokończyć tylko jedną z nich. Którą sprawą powinna się zająć? Dora, leć w skomplikowaną. O nie, ma pogorszenie oceny. Anna zdołała złapać podejrzanego, ale jej przełożeni nie są pewni, czy Anna ma dość dowodów, by wsadzić schwytanego za kraty. Ostatnią rzeczą, na której im zależy, to wypuszczenie złoczyńcy z powodu jakiegoś uchybienia proceduralnego, by znowu mógł
chodzić wolno na świecie i kurczę pogorszyła sobie ocenę. O, matko, kobieto, co ja z tobą teraz mam uczynić? Nie wiem. Dobra, mój drogi, musisz naprawić to. A młody zje. Odrobi lekcję i idzie na plac zabaw z kolegami. Czyli ustawiłam. Kurde. Miejsce? Właśnie nie ma siedziby klubu. Nie chcę. Kurczę. Gdzie ja bym to mogła? Mogła być Printetal Bay. Tylko czy w parku pieskim jest coś dla dzieciaków? Bo na pewno jest w Oazie Zdrój i to będzie Pustynny Kwiat. I park... Znaczy... Idąc za tym tropem... Ale to jest chyba dla psów. To tak wygląda. Nie dla dzieci, tylko dla psów. To niestety nie. Park zajęczy? Może być. Może być, bo widać, że coś jest na środku. Okej. Okay. Utwierdzimy. Odrób pracę domową. I będziemy iść z klubiksem młodego. Okej, okay, mają cudowny ten. O, i pada im akurat. No, pięknie. Dobra, bawcie się w badaczy kosmosu. Biegajcie, młodzi. Wy jesteście łobuzy. Wam nie jest straszna żadna ta... żadna burza. Dobra, Mikołaj, weź... baw się w udawanie. A, jeszcze tutaj powinnam wybrać towarzyskie. Zachowuj się przyjaźnie. Klubu, w klubie łobuziak. I zachowuj się złośliwie. Dla... Kurczę. Jest to może dla wszyscy? No to dobra, weź. Gadaj sobie, nie wiem. Mikołaj, gdzie Mikołaj? Ej, gdzie oni poszli? Jest. Weź przyjazne. Narzekaj na deszcz. I zniknął mi Adaś. Tu jest Mikołaj. A nie. To Marcin. Marcin mi zniknął. A jest Marcin, dobra. Zasłoniła mi go latarnia. Możesz go zapytać o innego Sima i będzie git. Ktoś dzwoni, Ania. Co? Ania, błagam cię. Ty pytasz swojego... nie wiem... 10-letniego syna? Czy masz się postarać z jego ojcem o dziecko? Naprawdę? No ja nie mogę. Bawcie się razem. Tak. I nie dostała tego awansu. Kurcz. Dobra, zadbaj o siebie. A ty, Wojtek, ty weź rozwijaj umiejętność. Sprawność fizyczna. O, proszę bardzo. Naprawdę, nie miał jeszcze przyjemności poznać. O Jezu. A mam po prostu z nimi taki ubaw. No to jest bardzo nudny klub.
glad bell. Coś nie wyszło. Dobra. Jakie jakieś bonusy. Co to jest? Popularny klub. O, przywitanko możemy. Góra, dół, siameczka, piąteczka, piąsteczka. Przed tył, góra, dół, ziółwik. Kurczę, to wychodzi, że będzie bardziej skomplikowane, no. No i mamy przywitanko klubowe. Dobrze, dobrze. No i tyle. O, no i proszę. No i Jarek już ma 7 poziom w ogóle umiejętności społecznych. Przecież to te kluby tak tym po prostu rzucają. No i weź, weź, weź jeszcze tego. Marcina. Bo Marcin taki trochę wyautowany z tej rozmowy. No. I teraz sobie... Jak to wygląda? Siedzi wszyscy przed nimi i gada do nich. Bospa zebna. Chupa. Lubis? Hebesto? Bumash. Turful perpana. Kirasha yabasani. Zambas nayafluf yamasani. Vilpa brehe. Gibaru benu. No cóż, jak widzicie, Hania wstała dosyć bardzo wcześnie względem całej rodzinki. Już prawie o 3:00. No, z takim jakimś dziwnym niepokojem. Wydaje się, że to głód. Czym będzie ten niepokój? Nie wiem. Różne dziwne rzeczy spotykają Simów. Jak ty śpiewasz, kobieto? No pięknie. Idź zjedz, skoro to ten niepokój. I czy musisz coś zrobić do pracy? Oj tak, potrzebujesz przyjaznych interakcji. Może jak twój syn wstanie, to sobie z nim zrobisz... interakcję. Przepraszam. Och, patrzcie, no nie schował sobie jej do wyposażenia. Tutaj, niech wraca, mój drogi. O. No dobrze, co ty tutaj? Kruseczki z czosteczkiem. Wiesz co, ty też może wstań. Bo ty też masz jakiś taki dziwny niepokój. W tym wypadku w tym. Uuu, dzisiaj jest w ogóle loteria. No fajnie. Może wy... Oj. Te kruseczki z czosneczkiem chyba jakieś takie... starawe były. Jak ja się tak czułam, to mnie wszyscy stwierdzili, a może ty w ciąży jesteś? To ja nie wiem, Ania, zrób test. Może ty w ciąży jesteś? Już myjesz ten kibel? Nie wiem. Czasem trzeba. No i... I akurat w tym wypadku to tak. Ania się okazała być w ciąży. Kłajemy bomba? O!
Wallokay. Say Gedna. Shusha. Ania, Ania, Ania. To jeszcze synowi powiedz. Że w sumie parę golicha, co nam powiedziałeś, czy chcesz to rodzeństwo, czy nie? Mamusia nosi bubu. A nie, nie możesz tego powiedzieć, bo śpi. Bo balowali z kolegami do 21. Na placu zabaw. Co ty... Co ty robisz? Miałeś tutaj z żoną przyjacielskie interakcje, no. No właśnie, weź go pocałuj, aczkolwiek to nie jest interakcja przyjacielska. Złaź tu. No. Ja z nim nie mogę. Obejmij go. Tak, to przyjazne bardzo. Ożywiona rozmowa to bardzo przyjazne. Okaż podziw. Nie wiem. O cennym wspomnieniu. Bardzo przyjazne. I przechwalaj się rodziną. Co robisz? No co? No właśnie. Wróć do żony, ona chce z tobą rozmawiać. A, Yabara! Venorba KB Sebo. Neebs, Alcha. Flozen. O, Bouchard. Clark. Ina. No i dzisiaj powinien być awans. Powinien być. Będę niezadowolona, jak nie będzie. Kto je dorosza? Bez jaj. Ej, poczekajcie. A gdzie to było? Podziel się teorią spiskową. Posłuchamy teorii spiskowej. No, oczywiście, że tak. O, oh, Zappelnorf. Prepna Seklimzo. Kreez Pando. Oh. Urnoi Burba Smirks. Merz and Benji Urch. Oh. Skarpin. Gibbs. Tajemniczy Simowie podmienili wszystkie lamy na siebie. W sensie, że te lamy były kiedyś lamami, ale teraz są tajemniczymi osobami przebranymi za te lamy. I zaczęły władać całym Simowym krajem. Tak. Dobra, weź, mów do siebie. A ty, mój drogi, co ty byś chciał? A ty musisz, kurde, w końcu schudnąć. Ja nie wiem. On tak będzie chudł i chudł. Ja nie wiem. A, loteria. No tak. Misiu... Misiu puszysty. Gdzie to było z tym milosami? Jak to się robi? Aha, za pomocą telefonu albo komputera. Społecznej, co i tutaj będzie? Nie. Rozrywka? Nie. O, jest, w zakupach. Kup los na loterii. Dobrze. I moja droga, ty też kup sobie od razu ten kupon na loserię. Loterię. Może któraś z was wygra. I to chce się... Nie możemy nie siusiu, więc wstawaj, zrób siusiu. I jedzonko. Szamaj. No i tak oto... Dziś chyba będziemy się zajmować w całości Wojtulą. Bo on musi schudnąć. W końcu. Ćwicz. Co? Gdzie? Do granic możliwości, młody. Nie jesteś jeszcze na tyle stary, żeby... Ojej, ale ta wanna. Rurku! Ta wanna to jest wiesz jaka. Ah.
Czy bym chciała, żeby ona coś jeszcze zrobiła? Nie. Ona po prostu musi być w fantastycznym humorze, więc może weź się zdrzemnij jeszcze. Tak, wiem. Tak, lubisz programowanie. Bardzo. Zdrzemnij się, moja droga. A ty ćwicz bez... Ty ćwicz. Po prostu ćwicz. Już idziesz do szkoły? Już idzie do szkoły. Zaraz zaznaczę ci to, bo jak wrócisz, to sobie przeczytasz jakąś książkę. I ten projekt musi zacząć w końcu robić. Ale on go chyba zacznie robić, kurczę, w weekend, jak będzie miał więcej czasu. Chyba, że dziś będzie więcej czasu. No, nieważne. Jaromir idzie dobrze do szkoły, a ty? Do granic możliwości. Ma boleć. O, Ania za godzinkę idzie. Śpisz ładnie? Tak, wysypiasz się dobrze. Popatrzmy na niego, jak ćwiczy. Podejrzana eksplozja. W szkolnym laboratorium naukowym Jaromir wywołał potężną eksplozję, narobił strasznego bałaganu i napędził strachu innemu uczniowi. Sądzimy, że zrobił to celowo. No przecież nic się takiego nie stało. Chyba, ostatecznie. Jaromir jest niezwykle podekscytowany, oddając swój plakat z delfinami. Są na nim ilustracje, zdjęcia, ciekawe fakty i wszystko inne. Ale dzieciaki tłoczą się wokół plakatu innego ucznia. Tamta praca błyszczy od srebrnych szczegółów. Jaromir może powiedzieć, że zapomniał o swojej pracy, a potem dodać więcej ozdobników do przerwy. Nie, oddaj na czas. Jaromir uznaje, że jego praca jest wystarczająco dobra i nie chce ryzykować spóźnienia. Oddaje swój plakat, a nauczyciel uśmiecha się lekko i stawia jedną czerwoną piątkę. Jasno czerwoną piątkę. No pięknie. O. Anulka idzie do robotaju. O matko, już myślałam, że to jej brzuch. A to tylko pasek. Dobrze. Dobrze, Jarek już naciągnął mięsień. Już więcej nie da rady. Dobrze, bardzo dobrze. Niech tak będzie. Wiesz co, to może nie rób tego, tylko weź sobie kąpiel z bąbelkami. Powinna ci pomóc. No oczywiście, że mu to od razu spada, no proszę bardzo. Wygrzewanką mięśniowe i o. Jeszcze piwerko na sam koniec. O, normalna taktyka wyciągania informacji nie sprawdza się w przypadku tego wyjątkowo twardego osobnika. Anna musi usprawnić to przesłuchanie. Czy powinna wejść w rolę złego, czy dobrego kliniarza? Dawaj złego. Tak. Anna wygraża pięścią, wali w stół i pokrzykuje, aż w końcu udaje jej się wydostać zeznanie. Nie było to miłe, ale tak działają stróże prawa. Brawo, Ania. Nadrobiłaś to, co straciłaś. I teraz ci się musi udać. I teraz bądź tak miła i pracuj ciężko. A co z tym gawędź? Aha, poprawia ocena pracy. Nie. O, właśnie. Powinno. Właśnie, jest ten. Jest haczyk. To powinien normalnie ten. To powinna normalnie ten. Udać jej się. Chcę oglądać romantyczny kanał? O Jezu, dobrze, oglądaj sobie te romanse, jak chcesz. Co się w ogóle wydarzyło? O proszę, Mila i Michał spodziewają się niemowlęcia w rodzinie Żubr. Świetnie. A to ja lubię sobie tak zrobić. O.
Okej, okay. Nie pracuje już. Dina i Johnny spodziewają się niemowlęcia w rodzinie Zest. Rodzinie Kołodziej, Barbara i Dominik przygotowują się na dzidzie. Rodzina piosenkę niedawno zaadoptowała pieska. O, Dorota Nicpoń z rodziny Nicpoń nie żyje. Dorota usłyszała czerstwy żart i śmiała się trochę za mocno. Czyli już wiadomo, że to nie była naturalna przyczyna. A Mortimer przestał być autorem. A Marek Gracz przestał... A, pracuje teraz jako obsługa frytkownicy. Agnieszka Cegła trochę za bardzo się wyluzowała i zamarzła na kość. Okej. Okay. Dobra, Pisko, że zaadoptował jakiegoś psa. Jerzy Kruczyk przeszedł na emeryturę i nic się już nie wydarzyło. No to weź mi to wszystko wywal. Bo potem będzie mi mówił, teplica jest pełna, usuń mnie. I będzie mnie tylko wkurzać. Dobra, słuchaj, bo my tu mamy robotę do zrobienia, nie? Ulepsz to lakierowana powłoka. Proszę bardzo. Ulepsz wzmocnione dźwiczki. Chociaż może nie. No, lodówkę byśmy wymienili akurat. Weź to wyczyść delikatnie. I tutaj też weź wyczyść. Bo uwalone. Mój drogi, uwalone. Hej, Jarek wrócił. Jak tam się czujesz? Bo tata by ci może pomógł w odrabianiu lekcji, co? Weź umieść w świecie. O. I tak, najpierw weź... Przeczytaj coś. Coś, nieważne co, nie? To twój tata sobie tutaj potem usiądzie. Może już coś się tutaj stało? Nie, nic się nie stało. Przyrządź przepis specjalny. Aha, to te naleśniki od tego rozbawionego nastroju, dobra. No, ty masz dokończyć czytać książkę, świetnie. Więc ty weź, może kawusi se zrób, co? To dobry plan jest. Weź, zaparz sobie kawusię. Och nie, wzięła się i zepsuła, no. Niezła zręczność. Uwielbiam majsterkować. No proste, że uwielbiasz majsterkować. No już, już. Naprawiaj. Dobrze. I weź teraz zaparz sobie kawę. Zrób tą kawę. Boże, jak mi się chce kawę. Jak skończę nagrywać, idę robić sobie kawę. O nie, uderzył się w palucha. No, kurczę. Dobrze, napij się kawusi. Dużo ci zostało tej książki? No kurde, dużo. Weź tak się... A dzieci nie mogą? Dzieci nie mogą? O kurczę. No nic. Potem weź odrabiaj lekcję. Dobrze. O, skończył. Dobrze. I teraz tak. Chodź mnie tu. Jak twój syn zacznie odrabiać lekcję... To weź teraz pomóż przy odrabianiu lekcji. O, ideolo. Jeśli się spełni to.
Trzy razy pomóż dziecku przy odrabianiu lekcji. A teraz pytanie, czy jak mu to anuluje? Ty, zaraz zobaczymy, czy będą haki. I klikniemy jeszcze raz. Tak! Wystarczy po prostu wywalić tą interakcję i wywalić ją jeszcze raz w jednym z tym. No, dobra. Świetnie. Pomaga. Świetnie. O, dostał awans! Agentka rządowa. Anna awansowała i teraz będzie pracować jako agentka rządowa. I dostałam mapkę taktyczną. Dobra, zobaczmy, coś to jest. I zwędziła kolejną książkę. No w końcu będzie musiała znaleźć, wygospodarować czas na przeczytanie tej mapki. I gdzie ta... Boże, tej książki. I gdzie ta mapka? Tu jest mapka. Tak. O, jaka piękna. O kurczę, tak nad łóżkiem. Ale ja nie wiem, czy to jest dobry plan. Tu ją umieścimy. O, w jej małe dziupli. Git. Git majonez. Teraz ty, Anulka, jak tam się czujesz? Kiepsko się czujesz. Co, idź od razu spać, bo ty to tak... Chociaż, czekaj, co masz zrobić? Naprawdę? Już wszystko? Nic z tego ma nie podnosić? Dobra, to weź se jeszcze przed snem. Kurde, sieć. Przeglądaj. Nie analizuj, przeglądaj. Dobrze. Dobrze, a ty go ucz, tutaj ucz. Ucz młodego i jak skończy pracę domową, to on se pójdzie. A, to sobie weźmiecie jedzenie. Otwórz. I teraz tak. Które może być zepsute? Dobrze, to jest zepsute. Czyli to się jeszcze nadawa do jedzenia. Tak, to weź ty sobie porcję. I ty sobie weź porcję. O. Pięknie. Odpowiedzialność mu rośnie. Ile on ma tej odpowiedzialności, co? Maniery będzie musiał sobie trochę. Odpowiedzialność ma o tyle? Ale kpina. Przecież tyle prac domowych zrobił. Dobrze, już zjadłeś, to toaleta i spać. O, ktoś do niej dzwoni. Bella do niej dzwoni. Okej. Niech się tam zaprzyjaźnia i te inne sprawy. No dobra, jak ty, to też idź spać. Bella całkiem raźnym krokiem zbliżała się do domu kopytków. No i ewidentnie zmierzała do domu kopytków. Jak się pewnie domyślacie, Anna od razu ją zauważyła. No cóż, Ania opowiadała, jak to ostatnio miała problemy pewne pracy. I że właśnie zastanawiała się, czy to nie miało związku z jej brzuszkiem. Ale w końcu Bella musiała wyjawić jej, dlaczego tutaj jest. A wszystko tyczyło się tego, żeby się spotkali. Spotkali się tutaj z kolegą Bjornem. Bo Bella trafiła na dziwne raporty. Bardzo dziwne raporty w agencji. I potrzebowała je przedyskutować. Z dala od wścibskich oczu
No, Bjorn był w stanie im w tym wszystkim pomóc. I tak oto Ania uwikłała się w aferę, z której niełatwo jej się będzie odwikłać. I pozostaje jedynie pytanie, czy Bella uwikłała ją świadomie? Czy zrobiła to całkowicie przez przypadek? Nie wiedząc, jak bardzo odbije się ta sytuacja na losie kopytków.